Cześć, witajcie, a dzisiaj zrobimy sobie analizę odcinków od 14 do 15, 16 sezonu LEGO Ninjago. Zanim zaczniemy, koniecznie subskrybujcie, aby przyszłe analizy was nie ominęły. Wbijamy tutaj 1000 łapek w górę, no i dziękuję jeszcze wszystkim wspierającym i już przechodźmy do odcinków. Odcinek zaczyna się od tego, jak Hound Dog McBrack przybywał do klasztoru Spinjitzu wraz z dwoma policjantami. Przybył on tam, aby zrekwirować perłę przeznaczenia i też przy okazji pyta się mistrza Wu, czy wie, gdzie są ninja. I też przynosi on w ogóle jakiś list, tylko nie wiem w ogóle po co ten list był, bo i tak go nie zobaczyliśmy. No i oczywiście mistrz Wu nie wyjawia, gdzie są ninja, bo nawet tego nie wie. No i co, zabierają perłę przeznaczenia i odlatują. Mistrzu przychodzi do jaskini ninja, no i pyta się Pixel, gdzie oni są. No i Pixel informuje go, że znajdują się oni w linii metra, tam gdzie Lloyd po prostu zniknął. Mistrzu ostrzega ninja oraz informuje ich o tym, że po prostu perła została zabrana. Docierają oni w końcu do starego wagonu, którym Jay się bardzo fascynuje. No ale po dłuższej chwili wracają jednak na poszukiwania Lloyda. Wracamy do bazy Kryształowego Króla, w którym Lloyd próbuje przekonać Harumi, że wcale nie musi tego robić. No i może się jeszcze zmienić, ale no Harumi nie myśli tak w ogóle i w ogóle go nie słucha. Widzimy też te fioletowe oczy Harumi, no w ogóle tu się nic nie dzieje, po prostu mruga i nagle się pojawiają, więc najwyraźniej faktycznie Mroczny Władca ją kontroluje. No i tutaj Harumi mówi o tym, że ona dobrze wie, że w Lloydzie jest jakaś ciemność wewnętrzna, no tylko próbuje ją ukryć. No i tutaj Lloyd mówi Harumi, że no ninja niedługo znajdą tą bazę, jednak Harumi ma na to inny plan i uruchamia kryształowe pająki. Sensory Zaina wykrywają jakiś dziwny dźwięk, no i ninja próbują cokolwiek znaleźć, a w tym czasie tutaj Lloyd próbuje przekonać Harumi dalej, żeby tego nie robiła, ale jednak no oczywiście ona go nie słucha i uruchamia już pająki, żeby wybuchły. Pająki zbliżają się na tyle do ninja, że Cole zauważa i zaczynają uciekać. I w ogóle nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że ninja bardzo wolno uciekają jakoś tak. Może faktycznie stracili tą formę tutaj i chcieli to jakoś pokazać, nie wiem. Ninja udaje się ukryć w starym wagonie i chwilę po tym pająki wybuchają. Ale oczywiście Lloyd myśli, że ninja nie żyją, bo jednak tutaj te znaczniki na tym radarze znikają. No i ninja oczywiście się nic nie dzieje. Ukryli się oni w tym wagonie, który przetrwał cały wybuch. No i także widzimy tą scenę, którą widzieliśmy już bardzo dawno, czyli to, jak Lloyd się po prostu wkurza i uwalnia swoje moce oni, ale pan F go w końcu powstrzymuje. I odcinek 15 niestety jest nagrany telefonem, chociaż no jest po angielsku przynajmniej tyle, więc lecimy. Odcinek 15 zaczyna się ponownie w wagonie, z którego ninja próbują się wydostać. Cole nawet próbuje użyć swojej mocy, jednak to w ogóle nie pomaga, a wręcz pogarsza sytuację. Kai próbuje także skontaktować się z Neo, jednak no nie ma zasięgu. Tymczasem w bazie ninja Pixel również próbuje skontaktować się z ninja, jednak no również nie da się skontaktować, no. Nagle na ekranie wyświetla się, że ktoś używa windy i wychodzą z niej nasi złoczyńcy. I to też już widzieliśmy, przyszli oni tutaj po złote bronie, no i zaczyna się moim zdaniem jedna z najlepszych walk w całym Ninjago. I naprawdę nie mogę się już doczekać, gdy dostaniemy naprawdę dobrą jakość tej walki, bo serio wygląda to naprawdę świetnie. Wu tutaj w ogóle też używa swojego kapelusza do walki, tego chyba jeszcze nie widzieliśmy wcześniej, naprawdę. To, ile się tutaj tego dzieje, jest naprawdę niesamowite. A Sfira też w ogóle w pewnym momencie wyjawnia Ni, że Harumi powróciła. Szczerze nie jestem do końca w stanie zrozumieć, co ona tutaj dokładnie powiedziała. No ale na pewno powiedziała Harumi i też Nia na to zareagowała, więc na pewno wiemy, że jej to wyjawniła. No i Pixel w pewnym momencie uruchamia Pixboty, które zaczynają strzelać do Rady Kryształowego Króla. Jednak druga strona również ma pomocników i są nimi pająki, które strzelają do właśnie tych Pixbotów i je pokonują. No i Rada Kryształowego Króla finalnie pokonuje wszystkich naszych bohaterów. No i kradną oni złote bronie. No i mechanik również ustawia czas na 2 minuty, aż pająki wybuchną. Jednemu z Pixbotów udaje się samodzielnie naprawić i wyciąga on Pixel, Skylar oraz Wu z właśnie bazy ninja, ale jednak Nia zostaje w środku pod gruzami. Gdy się budzi, zostaje 17 sekund do wybuchu, a mistrz Wu próbuje jej pomóc. Nia również próbuje uciec, no jednak drzwi są zamknięte. No i gdy mistrz Wu biegnie do klasztoru, ten wybucha. No i wszyscy myślą, że Nia została już stracona, jednak nagle wylatuje ona swoim mechem z klasztoru, no i oczywiście udaje się jej przeżyć. Nie wiem jakim cudem ona uciekła, jak miałam dosłownie z 2 sekundy, no ale dobra, no, niech im będzie. Zainowi również w końcu udaje się skontaktować z Pixel, no i ninja jej mówią, że po prostu, no, niedługo ten tunel się zawali do końca, no i no są przygnieceni, więc muszą się pośpieszyć, no i Nia rusza im na pomoc. I na tym kończy się ten odcinek. Naprawdę moim zdaniem odcinek 15 jest super, naprawdę mi się podobał. No i odcinek 14 również naprawdę fajny. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co sądzicie o tych odcinkach. I też koniecznie zobaczcie poprzedni odcinek, w którym mówię o tym, jak ninja powodują całe zło w Ninjago.